Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja akurat jestem w lesie i się rozpadało troszkę. Na razie tego tak nie odczuwam, także mogę chodzić sobie, ale jak z tego co widzę, to na razie nie ma. Kurki sobie zbieram, dzień dobry. Kurki sobie zbieram, takie. Nie za duże, że tak powiem. Ale chodzę. Sprawdzam jakieś borowiki, czy coś zaczyna wychodzić. Ale na razie nic. I tak się rozglądam. Jakiegoś czerwoniaka. Ale nie ma nic. Ale czeka na mnie. Bo tu zaczynam zbierać. Znaczy już kończę, tak powiem. Parę kurek jeszcze. Jeszcze zostało. O, takich, o, nie za duże. O, ten się urwał. Chociaż nie, zostawię go, bo są, ten jest mały. Takie kureczki. O, coś tu się, zawsze coś tu można pozbierać. O, tu taka kurka jest. Już większość wyzbierałem, ale dużo małych jest jeszcze. Także tylko takie, muszę wyjść spod tego drzewa. Te małe zostawiamy oczywiście na podrośnięcie, takie maluchy, widzicie, to musimy wszystko zostawić, to nie ma sensu brać. To co jest? O, to też taka malutka. Dobra, to nie bierzemy, ale jeszcze tam muszę zobaczyć. A tu jest chyba troszkę większa. No dobra, weźmiemy jeszcze tą jedną. I koniec. Taką. O. No są różne. Większe, mniejsze. No. Takie. Ale dobra. Kurki są pychota. Resztę zostawiamy. Niech sobie podrośnie. A my pochodzimy sobie tu jeszcze. Posprawdzamy, czy jakiś grzybek nie wyrósł. No, chyba coś widzę, powiem wam, ale raczej to nie wezmę tego. Zobaczcie sami. Krasnoborowik, cegla stopory. No jest, powiem wam, a już ten kapelusz, zobaczcie, jak jest obiedzony. Urwiemy go i patrzcie. Kurde, powiem wam, no... Czyściutki w sumie. Trochę objedzony od góry przez ślimaki. Ale tu nie widzę, żeby był robaczywy. Myślałem, że już taki stary kapeć, ale to nie jest stary kapeć. A! Dobra. Może coś wykroimy. Zobaczymy. No, tak powiem wam. Nawet. Ja już myślałem, że go zostawię. No, dobra. Bierzemy. No i tak chodzę. Pierwszy, widzicie, borowik. I tak sprawdzam, czy tam jeszcze nie ma jakiegoś. Interesują mnie malutkie. Nie takie. Ale dobra, pochodzimy, zobaczymy. I powiem wam, no zobaczcie, zdrowiutki jest z tej strony. Powiem, twardy i zdrowy. No to to bierzemy. Także to, no jest fajny. Coś się wykroi tutaj. Nadaje się. A już myślałem, że to taki starszy gościu. Taki jak ja. Dobra, lecimy w inne miejsce. Co za patrz? Powiem wam, nie ma czerwonych. Ja sobie tu chodzę i sprawdzam, czy jakieś brązowe, czy czerwone, cokolwiek. Po prostu nie ma. Nie, zjedziemy na kurki jeszcze. Może coś zbierzemy. Powiem wam, lubię, co to jest. A tu jest taki gołąbek, a tu jest czerwony koło niego. Oczywiście ślimaki już mu tutaj dają znaki, ale weźmiemy go. Nie jest za duży, ale i tak z tego ślimaki go zjedzą. Patrzcie, jest czerwoniutki. Taki pyciek, zapałeczka taka.
No, ładnie. Może być. Znaczy, że potrzebują trochę wilgoci i będą wychodzić. Tak, dobrze się połudzić czasami. Tam też, ale to gołąbek jakiś. Dobra, bierzemy przynajmniej jeden. Jakiś się uchował. Do koszyczka. Idziemy dalej. Jedziemy na kurki zobaczyć. A już myślałem, że nie ma. Bo tu jest taka malutka, to nie bierzemy. Tu będą takie troszkę większe, to ten weź. To nie. To weźmiemy. Te możemy wziąć. Są ładne. Te dwie. O. No kureczki. Ładne, zdrowe. Młode. O, są takie. A musimy jakoś się tu wyrwać. O, dobra. Tak. Kureczki. No to trochę chyba dzisiaj kureczek będzie troszkę. Może nie za dużo, ale znowu będą. Znowu będą kureczki. Także no, jak nie ma innych, to trzeba kureczki zbierać. Ale kurki są fajne. Dobre, smaczne, tak powiem, lubię. No i powiem wam, pozbieramy to, tyle tego jest. Zobaczcie. No dobra, jeszcze tam są. Pozbieramy. No potem podsumowanie zrobimy. Na razie takie. No nie są za duże, ale mogą być. Nad jeziorkiem jesteśmy. Arec niech się trochę pomoczy. Miało padać, patrzcie. Popadało troszeczkę, ale przestało. Chmury są, także jest szansa na deszcz. Także jak popada, może ruszą w końcu te grzyby. Ale to jest... Dobra, będą to będą przecież. Mi tam, czy to będą teraz, czy za 2 tygodnie. Nieważne. Zobaczcie, jak ładnie jest. Nad jeziorem. Pięknie. Tam jakiś wędkarz na łodzi. Chodź tu, Arec. Do wody. Niech Arec się okąpie. Jedziemy może jeszcze jedno miejsce na kurki. Może tam coś znajdziemy. Czy to ryba? Sarenka? Nie wiadomo. No to co? Zbieramy. Zobaczcie. Tu trochę jest. Ładne, co? Żółciutkie. Super. I tu parę jest. O. Tu już są trochę większe. Elegancko. Jeszcze tam jest parę. Dobra. To pozbieramy. A co? Arec? Arec? Fajnie, co? Arecku. Super. Teraz wam powiem, chodzę po takim lesie. Ciężko się tu chodzi, ale takie pojedyncze kurki wpadają. Może nie ma za dużo, ale coś tam jest. Może nie nazbieram tyle dzisiaj, co na Jaroszowcu, ale ładne są. Zdrowiutkie, twarde. Idziemy tu teraz niżej troszkę. Musimy z tej gęstwiny wyjść, bo po prostu tu się nie da chodzić. Ptaszki to są, Arec, ptaszki. Chodzę tu za kurkami, ale tu znalazłem tylko dwie i nic więcej. Tu są dąbki po boku. I tu od czasu do czasu się pokazują po prostu kureczki. Ale nie widzę. Coś słabo w tym miejscu. A tutaj to, wiecie,
Zabibki. Ale jeszcze nie ma. Dlatego chodzę tutaj po bokach, żeby sprawdzić, czy nie ma jakiejś kurki. A jeszcze pójdziemy w choinę zobaczyć z jednej strony i to będzie na dzisiaj. Starczy nam. Bo po prostu. Ares, nie ciągnij, proszę cię. Aby tu tak fajne stały takie jakieś prawdziwe. A marzenie z świętej głowy. Dobra, myślę, że za tydzień musi popadać. Przestało padać. Myślałem, że to bym uciekał do domu, a tak to. Chociaż może kurtka przeciwdeszczowa. Śmieciuchy się zbiera jak pada deszcz, a grzyby. Spokojnie. Nie ma. Tu nie ma. Musimy iść gdzie indziej jeszcze. Zobaczyć i będziemy wracać. Ale zostań. Szukam tych kureczek. Kureczek nie ma. Ale muszę wam coś pokazać. Nie wiem, czy to wy już widzicie, czy nie. Tam. Tam. Tam, taram. Co to jest? Co to jest za grzyb? A myślę, że to jest borowik ceglastofory. Ale jaki piękny. Zobaczcie to. No niesamowicie piękny. Chyba będzie zdrowy, co? Jak myślicie? Ale patrzcie, jaki wielki. Zdrowy. O, taka cienka noga. Ale spoko. To co? Zrywamy. Ale piękności. Ale piękności. Odcień, ale frus. Tu trochę zjedzone przez ślimaczki oczywiście. Standard. Ale zobaczcie jaki. Piękny. No. To ja już mogę iść do domu. Chociaż nie, jeszcze się tam przejdę. Zobaczyć, czy nie ma kurek. Ale się trafił, co? Niesamowite. Taki piękny. Dobra. Do koszyczka. Idziemy dalej. No, coś pięknego. Sorry, auta jeżdżą. Zrobimy podsumowanko. Zobaczcie, no jest trochę tych kurek, powiem wam. Bo one są ciut mniejsze niektóre i dlatego tak, jakby były takie jak na Jaroszowcu, to by było super. No oczywiście czerwony. Zajączek się trafił. No oczywiście borowiki. No, źle to nie wygląda. Może nie wiadomo ja ile, jakiej ogromności to nie ma, ale jest. Zawsze coś. No. Ja się cieszę, bo cokolwiek jest po prostu w lasach i można sobie fajnie pochodzić, pospacerować i pozbierać takich fajnych grzybków. Także ładnie to wygląda. Ten borowik to mnie zaskoczył dzisiaj. Zresztą ten drugi też. Wszystkie są piękne. No, to ja się już będę z wami żegnał, bo ja mam smaka. Chociaż tamte już są zrobione, przerobione, tak powiem. Pychota. Kurki polecam, naprawdę jest rewelacja, są kurki. No, trzeba zbierać, póki są. Może nie za dużo, bo niektórzy to sami wynoszą, ale to takie tereny, no tyle można nazbierać, no to tyle się zbiera. No to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, ja uciekam, a jutro nie wiem, może na czerwoniaste się wybierze, nie mam pojęcia. Dobra, no to trzymajcie się zdrowo i do następnego, pa, pa.